Proszę Państwa, to jest ta uroczysta. Bardzo dobrze, Kamówka. Proszę Państwa, tego typu parowozy, były składane na ziemiach Polski zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście sesja ta jest bardzo związana z serowniczką parowozantów o oznaczeniu Polski w tej mekwa. Ale o tym oczywiście więcej powiem przy okazji właśnie do pierwszego parowozu dzisiaj. Natomiast dzięki temu, że powycofamy się wojsk niemieckich na ziemi jakońskich pozostało mnóstwo części do tego typu właśnie parowozu, które stanowiły zapas militarny, dokumentację, dwie fabryki w Polsce, czyli poznańskie zakłady Hipolita Zielińskiego oraz tej konstrukcji, czyli było spotkać te parowozy. Parowóz TY2-911, świeżo po naprawie, przepięknie prezentujący się oczywiście własność tutaj skansenu kolejowego w Kabówce. Od 70 lat nieprzerwanie w Kabówce. Na początku, podczas ciężkiej pracy, parowozowi Kabówka, natomiast teraz tutaj dalej możemy podziwiać w ruchu, dalej możemy podziwiać go pasażerskiego okazjonalnie, natomiast tak jak mówię, od 70 lat w ruchu. A powiedzmy, że to miało być coś, nie myślało, że mówi na dalej, tak jak teraz o tym nie pamiętam. Jeśli chodzi o kwestie związane z naprawami, to jest parę ruchu, to jest pewien okres, będzie to naprawę trudno, czyli wtedy TKP 48.